Siemaneczko, w 166. części Let's Play Wiedźmin 3 Dziki Gon. No dobra, myślałem, że Bandicam nie nagrywa, ale nagrywa. I jak widzicie, zaczynamy od ekwipunku rozwoju bohatera. Nie bez powodu, bo w sumie mamy 4 punkty do rozdania. Tu mamy odblokowane okieneczko na jakiś mutagen, więc no możemy się tu już trochę pobawić. I myślę, że sobie znowu zwiększymy siłę ataku. No do wyboru mamy żywotność 50 tylko. Jeszcze plus 5% mocy znaków, więc no albo 5% mocy znaków, albo 5% siły ataku. Tu mamy siłę ataku, tutaj też mamy siłę ataku i tutaj mamy 5% mocy znaku, więc ja chyba jeszcze i tak dowalę 5% do siły ataku mimo wszystko. Mimo wszystko myślę, że tak. O, jakiś achievement nawet wpadł. Chwila, mutagen slots, a, czyli wszystkie mutageny mamy zajęte. Dobra, siła ataku plus 10. Aha, bo mam wszystkie zajęte. To ładnie nam się to zboostowało, fajnie. No i dobra, teraz na co chcemy wydać te punkty? To jest fajne. Zmniejsza odporność na obrażenia u przeciwnika o 5%. Przyrost punktów adrenaliny, zajebiście, bo adrenalinę też rozwijamy. Tylko, że potrzebujemy jeszcze 7 punktów wydać, żeby tą gałąź sobie odblokować, ten pułap. Tu wydamy 2, zostanie jeszcze nam 5. Ja bym proponował to. A co mamy z szybkich ataków? Na trafienia krytyczne szybkich ataków o 2% i ich obrażenia krytyczne o 15%. Przyrost adrenaliny też jest fajny, no to też jest fajna umiejętność. Ale mi się wydaje, że to jeszcze jest fajniejsza, bo to w trudnych momentach może nam uratować dupę, bo adrenalina nam zamieni na żywotność. Ilość odnowionej żywotności zależy od liczby zużytych punktów adrenaliny, czyli przeciwnik nas nie zabije, nie? To będzie fajne, tylko że... Nie, w sumie to wrzucimy sobie tutaj. Czyli to roztagujemy na full i 2 punkty wrzucimy tutaj. No. Myślę, że tak. Dobra. To takie kombosy możemy robić. Okej. Dobra. Okej. Nie wiem, czemu wcześniej tego nie zrobiłem. Z czego ja zrezygnowałem? Z akcji. Dobra, to teraz tutaj musimy mutagenik sobie wymienić. Tak. No i dobra. Ej, no i to będzie kozak. No. I to mi się podoba. Później jak sobie już dojdziemy do tego, mam nadzieję, że uda się dojść do tego, to sobie wyrzucimy, bo z rozpłatania rzadko korzystamy z tych bardzo silnych ataków, no bo zanim Geralt się zamachnie, no to... Chociaż z akcji może w przyszłości to będzie robić za dymę. Teraz w sumie też, jakbyśmy to ładnie skombowali, ale mimo wszystko... Tylko... pytanie... Pytanie zasadne... No tutaj potrzebujesz... Ojej, 4 punkty jeszcze muszę wydać, to mam 3 na 3. Od znaku ignio o 5%, a to od znaku akcji o 5% wytrzymałości w walce. To też by były fajne dwie umiejki. Nie powiem, że nie. To by było sytuacyjne, ale warto to mieć. No i to też by nie było głupie. 6 punktów, coś innego chcę rozwinąć. A jeśli na przykład bym rozwinął... Muszę mieć to na full rozwinięte, żeby przejść dalej, nie? Chyba tak. Czy nie? To jest dobre pytanie. Właśnie nie pamiętam. Nie muszę mieć na full. To też mogę wykupić, nie? Opanowanie. Każda walka rozpoczyna się z jednym punktem adrenaliny. Generowanie adrenaliny podczas walki mieczem jest zwiększone o 5%. O 5%, dobrze? No, to już tak sobie. To na pewno bym chciał sobie jeszcze ulepszyć. Co ja zrobiłem?
What? Jezu, zamieniłem to bez sensu. Come on, to. Jeszcze sobie ulepszymy, dobra. Czyli w sumie bez sensu tutaj dawałem wszystkie ataki, nie wiem, trochę z sensem, bo potrzebujemy i tak mieć spełniony punkt 30, nie? Wydanych punktów tutaj, w tej kategorii, więc... A nie możemy sobie brać wszystkich umiejętności, no tu mamy ograniczone drzewko, nie? Trzeba bardzo kminić, co chcemy, a co nie chcemy. Z tych takich pasywnych umiejek, no to jest niezbędne, nie? Tutaj alchemia też jest fajna, ale to już nie będę tego rozwijał, bo ja nie mam gdzie tego wsadzać. To jest fajne. No. Tak samo jak mówiłem, to i to też może być całkiem spoko. Tutaj te dwie opcje są zarąbiste. Tylko, że tutaj musiałbym już w arda dawać, ale w art no to musiałbym coś z tego zrezygnować. A to jest zajebisty buff. Maksymalną żywotność o 500 to też jest fajne. Na tanka jakiego robimy to jest niezbędne. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dwa punkty. Wspaniale, zostaje odnowiona z premią 50%. Czyli zaraz nam prawie całe HP odnowy, więc w sumie rozwińmy to sobie jeszcze. Dobra, przyrost punktów adrenalin plus 5%, no i fajnie. A w razie W mamy jeszcze eliksir, którym będziemy się mogli zresetować. Jak coś. Z jednym punktem adrenaliny. To już mnie tak mniej ciesza tutaj. Na najwyższym poziomie i zwiększenie mocy znaków o 25%. No to już mnie nie interesuje dalej. To mnie interesuje. No i tutaj bym też się zastanowił nad tym. Coś ciekawe, ile jeszcze leveli wbijemy, nie? Dobra, skupmy się na zadanku. Już jesteśmy niedaleko naszego archeogryfa. To chyba bandyci są. Albo przynajmniej tak... No właśnie, tam ktoś porusza się konno. No. No tak cię pewnie nie rozwalę. O, a może i jednak. Dobra. A przy okazji, skoro już tutaj cię strąciliśmy, no to dawaj to co masz. Tak się zastanawiam, czy aby te punkty dobrze wykorzystałem. W razie w umówię, można się jeszcze zresetować, ale... no dajemy radę. Nie jest źle. Kupmy się na zadaniu. Z tego została tylko ręka. Archegryf miał sutą kolację. I tak dużo poświęciliśmy czasu na rozwój Geralta. Nie wiem, ile tutaj leveli można wbić. Myślę, że 30, no to... Chociaż jeszcze nam zostały dodatki do zrobienia, nie? To myślę, że jeszcze... Pióro archegryfa. Pewnie je zgubił, kiedy wzbijał się do lotu. Może ma gniazdo gdzieś w pobliżu. Myślę, że do 40 levelu Geralt. Zara wie. Myślę, że ta z głupoty nie palnąłem, nie? Podstawki nam jeszcze trochę została, w dodatku też pewnie sporo ekstra. No witaj ptaszku. Geralt? O Jezu, a chyba Geralt nie w oko trafił zamiast tego archeogryfa, takie mam wrażenie. No świetnie. Dobra. Teraz go zmiękczymy. Oh shit, oh shit. Oh shit. Oh shit, pluje kwasem, bestyjka. Dobra, spowolnienie. Dobra, do tyłu. A, punkty adrenaliny nie zadziałały. O Jezus Maria. Kaman, dawno już mnie przeciwnik nie pokonał. Ale to też z mojej winy, bo się rzuciłem na niego. Ale widzę, że będzie fajna walka. I dobrze, i dobrze. Save'ik był tuż przed gniazdem, więc nie ma co. Czemu nie zadziałało? Chyba nie miałem progu adrenaliny, nie? Odpowiedniego. Albo zresztą to jest chyba jakaś szansa. Nie gwarantuję za każdym razem. Zaraz zobaczymy, zaraz zajrzymy do drzewka. Na szybko. Come on, come on, come on, come on. Geralt. Postać. Dobra, gdy żywotność spadnie do zera, zostaje odnowiona z premią. Uwaga, przynajmniej jednego punktu adrenaliny, kiedy zostaną zużyty. Który zostaje zużyty. A
Czyli nie mieliśmy tego punktu jednego adrenaliny. Dobra, no tak jak myślałem, za mało adrenaliny. Dobra, chodź tutaj. No się nie mogę trafić. Dobra. Dobra, do tyłu. Fajnie, do tyłu. Potrzebujemy regeneracji, auć. Ale dobra, już mu za dużo HP nie zostało. Szybko? Dobra. Masakryczne obrażenia zadaje, ale sam nie mam wytrzymałości. Nie wiadomo jakiej. Mhm, zabierzmy wszystko. Ciekawe co tam trofeum z niego będzie dawać. No, come on, Geralt. Chlast. No, fajnie wygląda na płotce. A czy miałeś coś tutaj ciekawego w gniazdku? Kolego? Czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. Dobra, co daje od ciebie trofeum? To nam dawało złoto, a od ciebie szansa na odcięcie kończyny. To samo co tutaj. Wolę jednak złoto mimo wszystko. Taki pazernik ze mnie. Czy to prowadzi nas do znacznika? No nie, właśnie na kasztel. No ja wolę znacznik. Chociaż w sumie nie jest daleko. A zanim się wczyta, więc chyba prędzej będziemy na płotce. Czyli tutaj nie wpadniemy w jakieś sidła bandytów albo nie zgliczujemy się. Płotka się nie zgliczuje na jakimś drzewie. Te kurde zadania dla rzemieślników są strasznie długie, nie? Znaczy nie to, że bym narzekał. Spoko, lubię takie. To trzeba teraz drogę znaleźć. Będzie chyba od tej strony, nie? Czy nie zaiwaniam teraz na obkoło? Oj, chyba zaiwaniam teraz na obkoło, nie? Ta. W złą stronę pobiegłem, no brawo ja. Brawo ja, ale i tak myślę, że będziemy szybciej chyba. No come on, bo to kurwa, no płotka, ale jak no ty się będziesz tak zatrzymywać, no to już chuj z tą szybkością. O, to już. Tu już nie będziemy szybciej. Płotka zahaczyła krzaczek i już chuj. Nie, już dalej nie ma opcji. Come on, szlaku się trzymaj, proszę cię, szlaku. Będzie najwygodniej dla nas wszystkich. Ktoś tutaj zostawił swoją płotkę. Dobra. Powiedzcie, że to będzie tutaj. Płotka, nie tak szybko. Geralt, nie spowolnia jej, proszę cię. Ona i tak już wystarczająco sobie radzi w tych kwestiach. Dobra. Tylko żeby na tym moście się nie zgliczowała, bo ona lubi się na tym moście w dziwny sposób spakować. Dali się kurwa oklepać jak nowigradzkie dziwki. Nie wiem o co ci chodzi, przyjacielu, ale płotka już zaczyna swoje. A nieważne. No, skądowni, dokładnie. Dobrze ci kolega odpowiedział. Dobra, jednak szybciej nie jesteśmy, bo to kurwa widzicie jakie te podróże są kurewsko problematyczne na płotce. Ale trudno. Ale trudno. Mam nadzieję, że będzie jakaś zajebista zbroja od nich. Nie to, żeby ta mi się znudziła. Czy coś. Albo może nie, bo jednak ja sporo kasy zapłaciłem za tą zbroję, a teraz dostanę jakąś lepszą. Czym mogę służyć? A, nie do ciebie, zapomniałem. Bywaj. Jesteś? Mam. Mhm. Używaj go ostrożnie, jest bardzo żrący. Bardzo. Wiem, tam skąd pochodzę poparzył niejednego. Zbroja już gotowa, więc biorę się do dzieła. A potem przekonamy się, kto jest lepszy. Fergus czy ja? Stawiam na ciebie, bez wątpienia. Jak tamten gościutko gwoździe wykuwa, no to... Geralt! Skończyłam! O czym my mówimy? Wygląda bardzo profesjonalnie. Zapraszam, panie generale. Zbroja już czeka. Całkiem zacnie mi wyszła, nie chwaląc się. Dość toporna.
Mam nadzieję, że wygląd nie odzwierciedla jakości. Pan generał raczy spojrzeć na moją. Co to ma znaczyć? Dokładnie. To Joanna jest mistrzynią płatnerską, a nie Fergus. I zrobiła zbroję, żeby to udowodnić. Joanna, co ty wyprawiasz na miłość bogów? Temeria to ciągle dziki kraj. U nas taka samowola podwładnych jest niedopuszczalna. Za pozwoleniem, generale, jestem podwładną Fergusa tylko z pozoru. Taką zawarliśmy umowę. No bo kto by uwierzył, że kobieta może być lepszym płatnerzem niż krasnolud? Masz rację, ja nie wierzę. Ale skoro jesteś tak przekonana o swoich umiejętnościach, sprawdźmy je. Nie na manekinach, w warunkach bojowych. Ho, 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 jakie tłumy! Hej, ty tam, włóż tę zbroję! Ja? Ale ja przyszedłem tylko konia podkuć. To był rozkaz, nie prośba. Masz pecha, stary. Panie generale, wykułam tę zbroję dla mężczyzny. Nie dam rady jej włożyć. To znajdź kogoś, kto da radę. Geralt, pomożesz? Pewnie. Zbierzemy w ciemno. Niech będzie. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Ubierajcie zbroję. Czekam na zewnątrz. Jezu, mam wychodzić z tego kasztelu? Nie, proszę, tylko nie to. Zróbmy to tutaj, przy tej kuźni, jakiś test, nie wiem, cokolwiek. Jasne cholera, a ja tu tylko przyszedłem konia podkuć. Dobra, a widzę, że też trofeum w sumie możemy zanieść. A, będzie do nas strzelać. O, uuu. Uważycie tę zupę na łopianie? Się nie potrójcie. Nie wiem. A teraz zobaczymy, ile warta jest ta druga zbroja. On przeżył? Chyba nie. O. Ty nie trafiłeś w ogóle. Czy to się odbiło? Nie wiem, wyglądało jakbyś nie trafił. Żyjesz? Tak, bliżę się, ale ta zbroja to szmelc. Wstań! Chcę obejrzeć zbroję. Nawet się nie wgniotła. Ciężko mnie zaskoczyć, ale muszę przyznać, że tobie się udało. A ty dokąd? Od teraz kuźnia należy do mistrzyni Joanny. Mistrzyni przejmuje też wszystkie zlecenia armii nilfgaardzkiej. Czy to jasne? Jak słońce. I dobrze. Oto zapłata za zbroję. Przyślę po nią kogoś z moich ludzi. Na mnie też już pora. Wezmę tylko swoje rzeczy i schodzę ci z oczu. Zaczekaj, nie musimy się tak rozstawać. Byłeś dobrym pomocnikiem. Moglibyśmy dalej pracować jak dawniej, tylko teraz już bez kłamstw. Fakt, dobrany był z nas duet. No, to leci rozpal pod kuźnią. Zyskaliśmy nowego klienta. Będziemy teraz kuć wiedźmińskie pancerze. Przyznaj, nie byłeś tak do końca pewien, czy zbroja wytrzyma. Byłem. Wierzę w wirtuozerię rzemiosła, bo sam do niej dążę. Gdybyś nie wiedziała, co robisz, nie poprosiłabyś o legendarne narzędzia z Undwik i kwas archegryfa. Dokładnie. Dzięki za zaufanie. Twój pancerz będzie gotowy za kilka dni. No i git. Chodź, pomogę ci się uwolnić z tego. Dobra. Mam nadzieję, że już będę w swoim pancerzu. Wybornie. Przy okazji odbierzmy trofeum. Znaczy, trofeum, nagrodę. Pijmy, bo się ściemnia. Kwatermistrz, dokładnie. Chcesz obejrzeć nasz... Nie. Podobno mieliście problemy z archegryfem. Ano, zabił kilku wioskowych na północ od Wrońców. Ludzie przyszli na skargę do barona i tyle lamentowali, że się zgodził nagrodę dać temu, co potwora ubije. Dobrze się składa, bo przyda mi się parę koron. No jednak, co wiedźmin, to wiedźmin. Wiadomo. Masz. Uczciwa płaca za uczciwą pracę. Ile tam wpadło? No, szłość. Chyba porzucę fakt wiedźmina za tą nagrodę, bo już nic nie muszę robić. Dobra, czekaj jeden dzień. Czekajmy jeden dzień. Ech. Boże, 25 koron.
A był twardy przeciwnik, no zabił nas raz. Za co? Za 25 koron? Plus pancerz, który zaraz dostaniemy i mam nadzieję, że naprawdę będzie kozacki. Geralt, miło, że wpadły. Jak tam mój pancerz? Właśnie się robi, ale potrzebuję jeszcze trochę czasu, wiesz. Aha, jasne, rozumiem. Dobra, miałem jeden dzień odczekać, no ta. Dobra, to już prześpimy. Dodatkowe 24 godziny na wszelki wypadek. 2000 expa do następnego poziomu. To nie jest jakaś zaporowa. Zaporowy poziom. Może rzeczywiście 40 poziom jest w zasięgu, kto wie. Jak tam? Gotowa. Wzmocniłam na łączeniach i wytrawiłam w kwasie. Wszystko zgodnie z tradycją mojego klanu. Dzięki. Ile ci jestem winien? Daj spokój. Gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj. To prezent. I podziękowanie za to, co dla mnie zrobiłeś. Szanuję. Weź go i niech ci służy. Dzięki. Dobra. Pancerz łowców czarownic. No niefortunna nazwa, ale może będzie jakiś zajebisty. A 27. O, odporność na obrażenia ma lepsze, no ale niestety. Jest średnim pancerzem. O Boże. Przynajmniej zobaczymy, jak Geralt w nim wygląda. Szczerze mówiąc, w połączeniu z tą fryzurą, Geralt lepiej wygląda w tym pancerzu, nie? Ale to jest niestety średni pancerz, więc no nie ma prawa bytu, żebym go używał. Ale do kolekcji pójdzie jak najbardziej. Dobra, i ty możesz mi teraz robić te zajebiste pancerze. Zobaczymy. Chodzi. Co ty na schematach mi możesz, dziewczyno, tutaj zrobić ciekawego? Mam tu cechu niedźwiedzia, ale brakuje mi ulepszonego schematu. Dobra. W pancerzu coś ciekawego. Zbroja, no to właśnie to mamy. Zbroja, o, jakaś zbroja styna, ciekawe. A to też jest 180-180, tego wcześniej nie mieliśmy. Ale to, a, średni rynsztulek, no to już dobra. Już wiem, czemu nie zwróciłem na to uwagi, dobra. Więcej nie ma co sprawdzać, bo i tak niedawno przeglądałem te wszystkie schematy. Bywaj. Bywaj. Dobra, odcinek z kowalstwem mamy zakończony. Teraz będziemy mieli spokój. Dzienniczek. W sumie teraz poszukiwania, nie? Tutaj użyć wiedźmińskich zmysłów, by znaleźć schemat. Dobra. Zobaczymy, gdzie to jest. Gdzie są te schematy? O, jeden nawet nie jest jakoś specjalnie daleko. Tutaj, czyli trzeba będzie iść na kłomnicę. A drugi... O, drugi, no już kawałek drogi jest. Ale dobra, porobimy te schematy w następnym odcinku, już na dzisiaj starczy. A ja co? A ja będę chyba musiał iść do Nowigradu, no. Między odcinkami wyczyścić ekwipunek, stąd 5 kilo to już ładny bagaż. A więc co, a więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I tak samo jak kończymy poprzedni odcinek w tym samym miejscu praktycznie. Pamiętajcie również standardowo o Steamie i Originie. Informacje w opisie, więc jeśli chcecie dodać do znajomych, to zapraszam. A co, w następnym odcinku zobaczymy się już w pobliżu. Chyba na kłomnicy, tam się zobaczymy. No, dawno nas nie było w tamtych rejonach, więc fajnie będzie sobie odświeżyć. No i co, i trzymajcie się i na razie.